Ja pamiętam, jak ja przyjechałam do Anglii, to nie tylko ja, bo takich było tysiące, to rząd na emigracji zrobił, znaczy postarał się, że do każdego takiego obozu przysłany był Polak, który umiał po angielsku i dawał nam bezpłatne lekcje po angielskiego. Czy ja miałam lat 16, czy ktoś miał 60, mógł tych lekcji. I to był właśnie pomysł rządu polskiego na emigracji. Albo na przykład jak zwolniono z wojska naszych, prawda, którzy przyjechali z Niemiec i z Włoch. I tak jak mój ojciec, myśmy mieli majątek, więc on nie miał fachu, bo był gospodarzem swojego majątku. To były zorganizowane i tak też słyszałam, że właśnie rząd polski o tym pomyślał, że Anglicy zorganizowali różne kursy 6-tygodniowo, różnego rodzaju. I na przykład mój ojciec poszedł jako piekarz. Fakt, żeśmy wiedzieli, że jest taki generał Anders jako wojsko, ale też jest rząd, jest generał, jest prezydent, to człowiek chcąc nie chce miał ten respekt do tych władz i to jest, to było piękne. To był ich cel, żeby jednak tej ludności nie zostawić takiej młodzieży, nie zostawić tak co każdy tego, tylko dać im jakiś kierunek. I wtedy na przykład młodzież, która przyjeżdżała z Afryki, mieliśmy tam gimnazję i tak dalej, mogła iść do koledżów tego i jakieś coś studiować. Myśmy byli wolną Polską wtedy, kiedy Polska była w niewoli komunistycznej. Tak, a myśmy się tu czuli jako wolna Polska. Tak, to była tragedia straszna. Tak, i to trwało ile? 50 lat? Moja córka, jako pierwsze pokolenie i teraz jej dzieci, że się czują Polakami i to jest piękne. Na przykład Szkoła Polska, był jeden z pierwszych, to był założyciel, to był maciej szkolny, to był generał Anders, który pomyślał o tym, że trzeba te szkoły polskie zakładać w sobotnik, któryśmy wszystko sami musieli opłacać. Wynajmowało się szkołę angielską i musiał być też jeden z tych, co pilnuje tą szkołę i trzeba było tych dzieci na jeden dzień ubezpieczyć, także to kosztowało, ale to był nasz cel. Jak na przykład studentka zdała w polskiej szkole małą i dużą maturę, to jak szła na uniwersytet, jak wiecie, że w Anglii idzie się na ilość przedmiotów i jakie stopnie, prawda? To jeżeli miała polski, dobrze zdanych, to już się liczyło jako jeden z przedmiotów. Także to nie była tylko szkoła polska, po prostu, żeby tam był jakiś cel w poziomie tej szkoły. I to samo było z obozami harcerskimi. Zawsze był jakiś z historii jakiś, prawda, wzięty motyw. I taki chłopak, który na przykład o Monte Cassino nic nie mógł wiedzieć, ale tam jak były 2 tygodnie czy 3, to coś tam zapamiętał. I to był cel wychowania właśnie w tym patriotyzmie nasze dzieci. Moja sąsiadka kiedyś mi się pyta, bo jest 3 maj, dzieci idą w krakowskich strojach w sobotę do szkoły. Pani moja, sąsiadka mówi, że po co to i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, pani Martin, jakby pani mieszkała w Indiach na przykład i był pani jakiś dzień, na przykład St. Patryk, to co, wzięłaby pani sari na sobie, czy jakby to dziecko wyglądało? No oczywiście nie. Ja mówię, widzi pani, to jest to samo. Co nam się udało w Anglii, że Anglicy, mówmy, nie akceptowali naszego rządu, ale nie przeszkadzali. Bo jednak w innych krajach nie można tak było, a tutaj jednak oni działali i myśmy miały szkoły i jak fakt, że nawet wasze wyniki maturalne były zaliczane potem na uniwersytet jako przedmiot, tak? To jest wielka rzecz przecież. Jak myśmy wybudowali tutaj pierwszy pomnik katyński na Gansbury, był w Anglii wybudowany. Do tego stopnia było to kontrowersyjne, że przez noc, przed odsłonięciem tego pomnika strzegła policja londyńska. A to wszystko się rozchodziło o datę. Mówiono nam, że wszystko pięknie, ładnie, ale gdybyście usunęli datę albo ją zmienili, wszystko koncentrowało się właśnie na tym roku 1940. Ten pomnik nadal stoi. To jest jeden ze sposobów, w którym przekazujemy młodszym pokoleniom prawdę historyczną. Nie tylko w rocznicę Katynia, ale w różne inne poważne święta i rocznice. Tam się zbierają ludzie, są śpiewane patriotyczne pieśni, hymn narodowy,
jeszcze Polska nie zginęła, składanie wieńców, przemówienia. Bo przez te wszystkie lata bardzo dużo ludzi nam mówiło, po co wy to robicie? No popatrzcie się, was tak mało, co wy możecie osiągnąć? Podobną rozmowę miał mój tata z premierem Kanady. Premier Kanady wskazał na mapę i powiedział, niech się pan popatrzy na Polskę, jaka mała, a Związek Sowiecki, jaki duży. Czy pan naprawdę myśli, że wy cokolwiek dokonacie? Na co tata mu odpowiedział, że nikt nie może przewidzieć przyszłości i że każde imperium z czasem się zawali. Prorocze słowa okazało się, chociaż trzeba było jeszcze długo czekać na ten moment zawalenia się imperium komunistycznego. Pamiętam, jak KOR pracował i tego to na wydawanie pism wszystkich, to rząd polski pieniądze wysyłał. Tam myśmy masę wydawali w czasie na przykład stanu wojennego. Przecież jakie powstał ten Medical Aid for Poland, ile tych tirów tygodniowo wjeżdżało do Polski z żywnością, z lekarstwami. Wtedy powstał ten właśnie Medical Aid for Poland. Myśmy bardzo dużo, bo ile tysięcy zebraliśmy, cała Anglia, ale to nie tylko Anglia, cały świat Polaków zbierał w czasie stanu wojennego. Jak powstało Zjednoczenie Polek, to przecież fantastyczna rzecz. Panie, które były w wojsku i potem po demobilizacji, niektóre były wdowy, niektóre były, mówmy, narzeczone, które narzeczeni, prawda, poginęli, więc już nie układały sobie życia. To są takie te małe rzeczy, które jednak, wie pani, nas trzymało jako patria, jako całość, jako Polonię. I można właściwie powiedzieć, że każda taka parafia polska, gdziekolwiek tak się na świecie znajdowała, to była małą Polską. I w tej parafii wszyscy się dobrze znali. Myśmy wiedzieli, że ta pani była z takiego miasta w Polsce, a ten pan był w powstaniu, a ci panowie byli razem z naszym tatą w drugim korpusie polskim. I to było takie bardzo silne społeczeństwo. Myśmy nie tworzyli getta, bo każdy z nas miał swoich znajomych, przyjaciół w środowisku angielskim, ale to, co mieliśmy wśród siebie, wśród Polaków, było czymś tak bardzo unikalnym i bardzo silnym. Albo na przykład taki teatr, byli nasi, prawda, aktorzy, którzy przyjechali, no to się stworzyło takie, każdy szukał pracy, bo on z tego nie wyżył, ale myśmy wtedy mieli właśnie Hemara, Refrena. I te wszystkie wieczory, które oni, to było coś pięknego i każdy za ostatni grosz poszedł, nie zjadł, ale do teatru poszedł, do Hemara. To trzeba tą wolność stracić, żeby potem doceniać, że jak będziemy ją mieli, to będzie zupełnie inaczej. I przy szkole powstały kółka taneczne, powstawało harcerstwo i wszystko celem było ta polszczyzna, to po polsku. I to było piękne. Trzeba było to przeżyć w Rosji, człowiek przeżył, żeby potem docenić, że można być wolnym. Na przykład tak jak pani wytłumaczy, jak był stan wojenny. Oczywiście zawsze u nas były Sylwestra po całej, w każdej najmniejszej parafii była zawsze Sylwestra. I proszę sobie wyobrazić, nikt nie zwiadamiał nikogo. W żadnej najmniejszej społeczeństwie nie było żadnego Sylwestra. I to każdy potem mówi, jak to? Bo nie tak, a umówiali się, nie. Każda parafia, czy mówmy SPK, czy harcerstwo, nie było. Po prostu. I wtedy pamiętam, jak oni cały miesiąc okupowali ambasadę z zewnątrz. To Anglicy, ci, co mieli restauracje, karmili tych, co tam stali pod tym. Tak, może tutaj trzeba wytłumaczyć, że od momentu ogłoszenia stanu wojennego do momentu jej zakończenia, dzień i noc, pod ambasadą tutaj w Londynie, stali ludzie ze świeczkami. Czasami w nocy była tylko jedna osoba, ale zawsze była. Nie było takiego momentu, żeby kogoś tam nie było. I do tego stopnia, że ludzie, którzy mieszkali naprzeciwko ambasady, zaczęli u siebie w oknach zapalać wieczorem światła, a ludzie przejeżdżając zatrzymywali samochody, wyciągali wielkie pudła z McDonalda, zostawiali nam, machali i jechali dalej. Zupełnie obcy ludzie, którzy w ten sposób pokazywali, że
trzymają za nami. Tak. Więc przez cały okres Solidarności, przepraszam, przez cały okres stanu wojennego była ta solidarność z rodakami w Polsce. A jeżeli wrócimy na chwilkę właśnie do tego Sylwestra, myśmy się wtedy umówili. Akurat u sabatów miała być huczna prywatka. Zjechaliśmy się wszyscy tam, grała bardzo poważna muzyka i około 10 wyjechaliśmy pod ambasadę. I od 11 godziny wieczorem, kiedy w Polsce był Nowy Rok, do 12 w Anglii śpiewaliśmy kolędy i patriotyczne piosenki. Nas było wiele set ludzi i wszystko się odbyło w spokoju. Policja uważała to za bardzo taką łatwą służbę, bo zawsze była pewna, że nie będzie żadnych rozruchów, że myśmy to bardzo kulturalnie zawsze robili. I pamiętam właśnie te śpiewanie kolęd i śpiewanie patriotycznych pieśni pod ambasadą, w której światła nie były zapalone. Co za różnica. Teraz jak przychodzimy do ambasady, to wszystkim opowiadamy. Był taki czas, kiedy myśmy tutaj nie byli, myśmy tam byli. I z wielką dumą ludzie o tym wspominają. Jak się mówi o emigracji, to samo słowo emigracja jest trochę słowem mylnym, bo narzuca od razu taką chęć wyjazdu. A tak nie było, bo trzeba pamiętać, że ci ludzie nie wyjechali dlatego, że im już było źle w Polsce, czy się nudzili, czy chcieli innego życia. Ich przymusem wywieziono. Oni nie mieli nic do powiedzenia. Przyszli żołnierze, nastawili karabiny i powiedzieli: macie 3 godziny, żeby się spakować. Albo 2, albo 1, a niektórym w ogóle nawet nie dano 5 minut. Także wyszli z domu chwytając to, co mogli. I trudno się dziwić, że ci ludzie, wiedząc, co to znaczy system komunistyczny, stawili taki wielki opór i chcieli przekazać swoim dzieciom, co to znaczy niewola, co to znaczy Syberia. I dlatego tworzyli Polskę poza Polską. Wielu z nich nie miało dokąd wrócić, nawet gdyby chcieli, bo nam przesunięto granice, nic się nas nie pytał, przesunęli nam. Jestem ze Stanisławowa, więc początkowo była do Rosji, a teraz jest Ukraina. Nie było gdzie wrócić w ogóle, tak. Ale ja, jak jednak teraz jestem czas w Polsce i bardzo często są takie momenty, że ja przeżywam to, co przeżywałam w Rosji. To jest nieprawdopodobne. Muszę Państwu opowiedzieć taką historię. Byłam w szkole w Mińsku, Białym, czy coś takiego, nie pamiętam dobrze. No i opowiadaliśmy tam o... Pan mówił jeden o żołnierzu polskim, a ja opowiadałam o tych matkach i dzieciach, jakbyśmy przez Rosję, prawda, przeszli i tak dalej. I jest taki moment, przyjeżdżamy do Rosji, na Sybir. Tatusia w pierwszym tygodniu wzięli do łagrów. Zostaje matka z 2 dzieci i takich matek było setki, które one właściwie musiały się zająć, bo ojcowie byli w więzieniu i koniec, a one te 2 lata musiały wykarmić i w ogóle opiekować się tymi dziećmi. I pamiętam, ja miałam wtedy te 9 lat i matkę zabrali w lecie na Sinakosy na 3 miesiące. I zostawili mnie w tym baraku takim dużym, tak miałam kabitkę malutką i nikt się nie pytał, jak ja przeżyję i ktoś, ale panie bardzo są dobre w tych sprawach. I tak matki nie widziałam 3 miesiące, ojciec w łagrze i ja widziałam, że te panie chodzą rano o 6 godzinie na tak zwane klukwy, takie były jagody czarne, które można było sprzedawać w sklepie. I ja dołączałam do nich o tej 6 rano i zbierałyśmy, potem wracałyśmy do domu i to można było sprzedać. I mój ojciec palił, a ja uwielbiałam ojca. I tam można było kupić takie malutkie machorki. Jeżeli ja zarobiłam na taką machorkę i jak mi zostało jakieś pieniądze, to kupiłam chleba, a jak nie, to tylko tą machorkę. Bo jak tatoś wróci z więzienia, to ja będę miała tą machorkę.
I tak przez lato, ja miałam 145 przez te 3 miesiące tych małych, ja nie wiem, może tam był jakiś gram czy coś takiego. I proszę sobie wyobrażać, już kiedyś byłam, ta rosa rano strasznie mi zniszczyła rączki i popękały mnie te rączki, ja poszłam do lekarza, żeby ona mi coś dała i ona mi to zlała jodyną, proszę sobie wyobrażać, to ja nie zapomnę tego bólu. Więc ja już wtedy się umyłam, nałożyłam najładniejszą sukieneczkę, uklękłam i modliłam się, że ja chcę umrzeć, bo ja już nie mogę żyć więcej tak sama i bez mamy i tak dalej. Ale ja nie zauważyłam, że ja nie zamknęłam drzwi za sobą. A na vis-a-vis mieszkała Ukrainka, która w 17 roku była wieziona, jak u nich była ta rewolucja, na Sybir. No ale poszłam spać, a niestety rano wstałam i miałam wielkie pretensje do Boga. Naprawdę płakałam, ja, dlaczego On mnie zostawił, ja już nie mogę. I raptem ktoś puka do drzwi. Ja otworzyłam, a ona mnie woła, ta Ukrainka, czy ta Rosjanka. Wzięła do mnie do swojego do mieszkania i w drugim pokoju, w szafie, w szmatach, była taka malutka ikona. I ona mówi, słuchaj, ja widziałam, że ty się modliłeś wczoraj, to przychodź do mnie co wieczora i będziemy się razem modlić, ty po swojemu, a ja po swojemu. Bo teraz, jak jestem już dorosła, to ja rozumiem, że ona po prostu chciała, że ja byłam trochę z kimś, a nie sama cały czas. No i tak było te całe 3 miesiące. I teraz, kochanie, przerzucam się, 60 lat później jestem w Polsce. Jestem w szkole i jest pop, który prawda, uczy religii też ukraińskie dzieci. I prosi mnie, czy ja bym mogła pójść zobaczyć ich cerkwię, bo tam ma ikonę, która ma 400 lat. Tego nie zapomnę. Poszliśmy do tej cerkwi. I rzeczywiście tak na 2 metry przynajmniej jest taka obraz, naprzód jest taka zasłona złota, on odsłania i tam jest ikona. I proszę sobie wyobrazić, co się ze mną dzieje. Ja padam na kolana i ja w tej ikonie tutaj widzę tą malutką ikonę z Rosji, z którą się modliłam, z tą Rosjanką. I mówię to po i pamiętam, ja się zawsze mówiłam po twoją obronę. I ja nie patrząc, czy ktoś koło mnie jest, czy nie, tak jest zupełnie jak... Ja odmawiam tą po twoją obronę, ale w czasie się troszeczkę zastanowiłam, gdzie ja jestem. Ale skończyłam, wstałam i przeprosiłam ich. Ja ich bardzo... I szkoła patrzy na mnie. Ja im was bardzo przepraszam. I zaczęłam płakać. On przyszedł, ten pop, przytulił mnie i mówił, niech pani opowie, dlaczego to się stało. I ja im opowiedziałam tą historię i wiecie, że ja tego nigdy nie zapomnę. Jak mogło wspomnienie przyjść. To samo miałam teraz na Monte Cassino. Jak był ten 44 rok i mój ojciec i brat walczył na Monte Cassino, więc to było straszne, bo wszystkie przeważnie tam matki, rodziny, miały kogoś na Monte Cassino i jak tylko listy przychodziły, to się słyszało tam płacz, to się wiedziało, że ktoś zginął w tej rodzinie. I ja pamiętam, jak listonosz podchodził do naszego domu, to ja nie wytrzymywałam nerwowo, ja brałam cokolwiek, jakąś wiaderko, coś i szłam niby po wodę, bo ja sobie nie wyobrażałam, żeby matka otworzyła list i któryś z nich zginął. I siedziałam koło tego kranu tak długo, że już mama powinna... Już powinnam ją słyszeć i tak dalej, to wtedy wracałam do domu. I proszę sobie wyobrazić, mama nieraz mówiła, dlaczego ty wychodzisz i tak dalej? Ja nie chciałam mu się tego powiedzieć, tylko mówiłam, że ja akurat przyszłam ze szkoły, nie było wody i byłam spragniona i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, potem na przykład rano idziemy do szkoły i ja widziałam, że u mojej koleżanki był płacz, czy u kolegi to się przychodziło, ja wtedy już miałam ile, 14 lat. Przytuliło się jedna do drugiej bez słowa i to wiedziało się, o co chodzi. Teraz jestem na Monte Cassino w tym roku. Ubrałam takie jasne ubranie, bo tam wszystkie było gorąco, ale ja zdjęłam i włożyłam granatowy kostiumik z bluzeczką, ja nie potrafiłam się odważyć. I tam, prawda, jest msza święta i nie uwierzycie mnie, że ja przeżyłam tą Afrykę prawie cały czas przez całą tą mszę świętą. Jak myśmy wszystkie te dzieci z tymi matkami tam przeżywały.
I to jest silniejsze od człowieka. Tego nie można wykreślić, tego nie można zapomnieć, to wraca. Monte Cassino, to miejsce stało się kolejnym symbolem Polaków poza Polską. Mianowicie stało się symbolem walki polskich sił zbrojnych, które walczyły pod obcym niebem, na obcym morzu, na obcej ziemi, po to, ażeby Polska była wolna. I tak jak często powtarzamy znajomym Anglikom, walczyliśmy za waszą i naszą wolność. Waszą wolność załatwiliśmy, ale na naszą musieliśmy czekać jeszcze całkiem długo. Byłam w tym roku też na Monte Cassino, w innej grupie pojechałam niż mama. Pojechałam z harcerstwem. Związek Harcerstwa Polskiego, który ma jednostki po całym świecie, zjechał się na Monte Cassino w 1969 roku, aby uczcić 25-lecie bitwy o tą górę. I tam na cmentarzu generał Anders przekazał nam opiekę nad sztandarami wojskowymi. To oczywiście była symboliczne przekazanie. Przekazanie warty nad wartościami polskimi, nad prawdą historyczną. I w tym roku stanęliśmy wokół jego grobu i odczytaliśmy meldunek do generała Władysława Andersa, w którym zapewnialiśmy go, że wykonaliśmy jego polecenie, że kolejne pokolenia harcerskie po całym świecie pamiętają i czuwają. I uroczystości, obchody, tak jak rocznice Monte Cassino i innych bitew w Polsce i poza jej granicami, są ważnym elementem naszych programów wychowawczych, bo człowiek musi wiedzieć, skąd pochodzi i musi rozumieć, dlaczego mieszka w tym kraju, a nie innym. Każdy dobry przykład może inspirować. Uważam, że przykład pokolenia moich rodziców i dziadków jest warty naśladowania, bo nauczył nas, że do wielu spraw trzeba podchodzić bezinteresownie. Nie można liczyć tylko na to, ażeby mnie było dobrze, tylko trzeba się patrzeć na świat, co ja mogę zrobić, ażeby innym pomóc. Warunki, w których myśmy się wychowywali, były bardzo ciężkie. Rodziny mieszkały w jednym pokoju, czasami dwie rodziny w jednym pokoju. Czy cztery rodziny dzieliły jedną kuchnię, już nie mówiąc o takich podstawowych rzeczach jak ubikacje i umywalki. Naprawdę było bardzo ciężko. Niektórzy Anglicy bardzo pozytywnie podchodzili do Polaków w latach powojennych, specjalnie ci, którzy sami byli w siłach zbrojnych i walczyli obok Polaków i mogli zaświadczyć, jacy to byli ludzie. Ale byli też tacy Anglicy, którzy zwalali na nas winę, że z wojny nie wrócił ich syn, ich ojciec, ich brat. I wtedy było trudno, bo nie to, że sami przeżyli stratę własnej ojczyzny, to w tym kraju, w którym próbowali jakoś rozkręcić sobie życie na nowo, czasami się spotykali z bardzo wulgarnym językiem i z obelgami. Także różnie było. Natomiast tak jak mówię, ci Anglicy, którzy znali Polaków ze strony militarnej, bardzo pozytywnie do nas się odnosili i wśród nich mamy ciągle przyjaciół. Jestem w Polsce bardzo dużo też. Są ludzie, którzy tak samo myśleli jak my na migracji, mimo że byli w Polsce komunistycznej. Absolutnie. Była taki, część takich i takich. I to się tak przyjemnie spotkać. Oni oczywiście nic nie mówili. Na przykład taki pani jedna opowiadała, jak umarł Stalin
idzie córeczka 8-letnia przyszła ze szkoły, zapłakana, ale widzi, że w domu nikt nie płacze. I mówi, jak to wy nie płaczecie? Przecież stary numer, a matka mówi, tak, myśmy się już wypłakali, kochanie, to wystarczy. I takie rodziny były absolutnie bardzo polskie. I są takie rodziny. Bardzo były, było w Polsce. Dlatego, że w Polsce było, nie można było mówić prawdy. Myśmy tą prawdę mówili na Zachodzie. Tak. Zachód nie chciał wiedzieć, szczerze mówiąc. Tak. Po prostu mnie w szkole, bardzo, jak byłam mała, bardzo często mówiły nawet nauczycielki, że ja zmyślam, że ja kłamię. Jak mówiłam o tym, co rodzice przeszli, o tym, że komunizm jest złą rzeczą. Anglikom się wtedy nie mówiło prawdy. Znaczy, Anglicy wiedzieli, że Rosja to była, tak? była sojusznikiem i razem z Rosją Anglicy wygrali wojnę i tak dalej. Potem jak była zimna wojna, to ciągle nie dochodziło do Anglików właściwie o co chodzi, z czym jest walka. Także myśmy toczyli swoją własną walkę, chociaż nie zbrojną, ale też na podwórku, że tak powiem. Też nam koleżanki w szkole zawsze mówiły, o wy jesteście Angielkami pochodzenia polskiego. Myśmy mówili, nie, my jesteśmy Polkami, po prostu tutaj mieszkamy. Jak ja na przykład ja uczyłam niedaleko tu w szkole, to po prostu nigdy nie mówiłam, jakie moje prywatne życie, że mój mąż jest mówię, prezydentem i tak dalej. Ja byłam jedna z nich i nie zapomnę taki moment, jeden jak właśnie mąż, pojechaliśmy z insygniami i była wywiadówka w tego wieczoru 20, więc mąż po mnie przyszedł, a ja mówię, słuchaj, wyobraź sobie, zepsuła się elektryczność i ja teraz będę miała cały tydzień wolny, bo szkoła nie będzie miała elektryczności, ja sobie zrobię to na święta. On mówi, kochani, nic nie zrobisz, bo jedziemy do Polski z insygniami. I teraz w skrócie, co się stało. W szkole nikt nie wiedział, jak ja mam stanowisko, jeżeli chodzi o Towarzystwo Polskie, kim był mój mąż, nic. I wracam potem po tych insygniach i po raz pierwszy w gazetach lokalnych i w gazetach angielskich ukazał się mój mąż, pan prezydent Wałęsa i co się stało. Wracam do szkoły po świętach i u nas o 11 zawsze jest taki, prawda, przerwa na herbatę. Myśmy mieli kierownika socjologii, myśmy wszyscy widzieli, że on był komunista. Wielki taki komunista, bardzo wierny. I on przyszedł do mnie, jak się dowiedział, że jak ja mogłam, co mówię, w ogóle jak to można. I mówi, pani Kaczorowska, jak wy Polacy jesteście, ja was takich uważałem za mądrych ludzi, wy jesteście tacy naiwni, takie państwo, takie siłę i kulturę zniszczyć, jak wyście z Rosji zniszczyli. Wiecie, kochani, że ja po raz pierwszy, jak byłam na pedagogii, to pamiętam, jak kiedyś profesor powiedział, jeżeli wchodzisz do klasy, a klasa jest trudna, to tak typowo po angielsku, weź głęboki wdech, dolisz do 10 i coś ci przyjdzie, jak masz się zachować. I ja po raz pierwszy chyba to samo zrobiłam. A na ścianie u nas, jak ja tam pracowałam 10 lat, to ten ptak był taki obraz białego, takiej mewy białej, zrywającej się. Więc ja mówię tak, pani McGreen, bardzo dobrze być komunistą i jeść angielski chleb, ale niech pan jedzie tam, gdzie ja byłam przez jeden rok, na Sybir, na zesłaniu, to mówię panu, że nie lata, za 3 dni będzie pan taki biały jak ten ptak. Więc dostałam oczywiście brawa niesamowite z całej szkoły, było tam chyba z 80 nauczycieli, ale on już do końca 2 lata następne w ogóle się tam nie odzywał. Oni po prostu nie wierzyli, że system rosyjski jest zły. Jak można było? Ale to trzeba przeżyć, żeby zrozumieć, co to jest za system. No myśmy wszyscy byli wtedy, tak? No to było w ogóle, na przykład wysiąść z samolotu i stanąć na polskiej ziemi po 60 latach. I to tak nikt się z nas nie spodziewał, że na przykład, jak mój mąż nieraz mówi, chyba już za mojego życia, ja na pewno się w wolnej Polski doczekam, ale te młodsze pokolenia to na pewno. A jednak stało się.
i usłyszeć hymn grany przez polskie wojsko, to jest, to trzeba przeżyć, żeby to zrozumieć. Niesamowicie. A wcześniej tego dnia wylądował samolot, który wiózł Lecha Wałęsę i wojsko, które stało tam na warcie, tam na lotnisku, chyba po raz pierwszy dwa razy witało prezydenta, czyli dwóch prezydentów, i za każdym razem czołem, panie prezydencie. Więc to jest jeden z takich obrazów, który ja pamiętam. Drugą rzecz, którą pamiętam, jak jechaliśmy przez Warszawę, poznawałam różne pomniki i różne budynki. I to dzięki temu, że na zbiórkach harcerskich, jak przerabialiśmy sprawności dotyczące polskiej kultury i historii, to właśnie uczyliśmy się o tych pomnikach, o tych budynkach. Także będąc w Warszawie po raz pierwszy, czułam, że jestem w znajomym mi mieście. Potem, kiedy czekaliśmy na właśnie tam na tej sali pięknej, uroczystość się opóźniła, chyba o godzinę prawie. Nasze dzieci były bardzo małe wtedy i myśmy nie wiedziały, jak długo te dzieci wytrzymają. Siedziały na kolanach naszych, bo tam była moja siostra z mężem też. Między sobą miałyśmy czwórkę. Najmłodsza Krysia musiała zostać w domu, miała tylko pół roku miała wtedy. I martwiłyśmy się z siostrą, jak te dzieci wytrzymają. Tak długo już siedzą cicho, jak się zacznie coś poważnego, to nie wiemy, co one zrobią. Zaczną się wierczyć, jęczyć, tak jak malutkie dzieci. Największym problemem dla nas było, co zrobimy, jak usłyszymy słowo siusiu, bo to naprawdę będzie tragedia. Ale te dzieci wyczuły atmosferę. One wiedziały po swojemu, że coś bardzo ważnego się dzieje. I takich grzecznych dzieci naszych to chyba nigdy nie widziałam. One nie rozumiały, co się dzieje, ale wiedziały, że muszą być bardzo cichutkie i grzecznie siedzieć. A potem jeszcze musiały przesiedzieć całą mszę świętą u świętego Jana, tak na Starym Mieście. I też podsypiały troszeczkę, ale odczytały tą atmosferę. Ja nie zapomnę takiego pierwszego zdania, więc myśmy już wszyscy siedzieli, przyszedł mąż z prezydentem Wałęsą i pan prezydent zaczął mówić przemówienie. I pierwsze zdanie, które powiedział: po 50 lat prezydent wrócił do domu. I dla mnie ten zwrot do domu to było chyba najpiękniejsze, co ja mogłam w ogóle usłyszeć. I taki drugi moment, który też nie zapomnę, tam właśnie za plecami, jak oni stali na Wawelu, w zamku, jest taką, na ścianie takie duże są lustra. I tam właśnie były włożone takie olbrzymie bukiety białego bzu. I po całym już tej oddaniu tych insygniów, prezydent Wałęsa z mężem poszli oglądać te insygnia. No i w pewnym momencie orkiestra zaczęła grać hymn narodowy. Więc oni stanęli na baczność i ja tak patrzyłam na jednego i na drugiego. To było śliczne, ten mój mąż, ten siwiutki na tle tych bzów i lustra i pan prezydent też. I dla mnie to było takie, że i to jest, było moje po prostu odczucie, że po raz pierwszy stałem tam prezydencie, który swoją postawą, patriotyzmem z biednych domów znaleźli się tam, będąc tylko prawdziwym obywatelem Polski. I tego nigdy nie zapomnę. Jak była msza święta i po raz pierwszy po tylu latach zaśpiewano Boże coś Polski i zamiast Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie, po raz pierwszy śpiewam Pobłogosław Panie. Za każdym razem, kiedy śpiewamy w kościele tą pieśń, to przypominam sobie ten moment, kiedy mogliśmy swobodnie zaśpiewać Pobłogosław Panie, bo uratował nam Pan Bóg ojczyznę i za to trzeba zawsze być wdzięcznym. Tak. To nie było moje życie,
Zupełnie, to ja miałam zupełnie inny tryb, znaczy ja bym w ogóle uczyłam, ale jeżeli chodzi o pracę społeczną, byłam bardzo zaangażowana w szkole polskiej, w harcerstwie, w parafii, byłam tych lat prezeską koła pań. No i robiliśmy wszystko, żeby właśnie ta nasza parafia jakoś się rozbudowywała i na to powstawały właśnie potem te parafie po całej Anglii, po całym świecie i ta solidarność jednej i drugiej parafii, powstawała ta właśnie nasza patriotyczna emigracja. Ludziom jest trudno wyobrazić, w jak ciężkich warunkach powstawały nasze ośrodki, nasze parafie, nasze kluby. Teraz jak się patrzy po domach tego pokolenia, to są piękne domy, ale początki były bardzo biedne. W bardzo biednych dzielnicach. Nie było łatwo o pracę, przynajmniej nie łatwo o pracę, która odpowiadała wykształceniu tych ludzi. Wszystko, tak. Ciężka praca, która nie polegała na znajomości języka. Tak. I początki były bardzo ciężkie. Było dużo biedy, z której z czasem wyszli ci Polacy, ale nikt im nie pomagał. Wtedy rząd nie dawał żadnej zapomogi, tego po prostu nie było. Nikt nie dostawał od rządu brytyjskiego niczego. Dzisiaj można wyciągnąć w każdym kierunku rękę i zawsze można od kogoś jakiś grant, jakieś zapomogi, to czy tamto. W tamtych czasach tego nie było. I ci ludzie, którzy pracowali bardzo ciężko fizycznie przez cały dzień, wracali do domu, odrabiali z dziećmi lekcje, karmili te dzieci i potem znajdowali czas na budowanie polskiego społeczeństwa. Bo to było ponad wasze siły, a wyście jednak potrafili tego dokonać. Ale tak, żebyśmy my mogli chodzić do na polską mszę świętą i w domu polskim zasiąść przy kawie po mszy świętej. Tak, to był cel. I było gdzie się spotkać. Naszych tych kawiarenek, że tu nie chodziło, mówisz, o zarobek. Chodziło o to, że ci Polacy cały tydzień pracują gdzieś, także mogą przyjechać na mszę i potem pójść na tą kawę i porozmawiać sobie, panie, podzielić się, prawda, nawet młodzi się mogą spotkać i tak dalej, tak? To było piękne. Myśmy sprzedawali też pepsikory dla dzieci i pani, która miała dyżur, to musiała zadbać, żeby 12 takich było kupionych na następną niedzielę, bo jak ta przyjedzie w niedzielę przynieść, ona nie będzie mogła przynieść też tej pepsikoli. Ja mam dyżur, w domu mam tą pepsikolę i przychodzę, nie ma, więc dzwonię do męża, żeby jak będzie szedł na pół do 11, żeby przyniósł mi tą pepsikolę, a on jest prezydentem. No to mój mąż bierze i przynosi mi tą pepsikolę. A tam pani siedziała i mówi, panie prezydencie, pan przynosi pepsikolę? A on się do mnie odwraca i mówi, policz podwójnie, bo prezydent przyniósł tą pepsikolę. Mój mąż polityko nie, on był harcerzem, on był przez 20 ileś lat, bo ja jego harcerza poznałam i on był bardzo z harcerstwem związany, a że ja też przeżyłam to, że u nas dzieci jechały na kolonie, na obóz, a mąż też dlatego, to mnie to nie przeszkadzało, bo ja widziałam cel w tym, jaki był. Myśmy się przyzwyczaiły do tego, że tatuś wychodził na zebrania przynajmniej raz w tygodniu, tak. I że miał różne rozjazdy w sprawach harcerskich. Tak. Także jak objął tatuś urząd w rządzie, to było po prostu naturalne. Też zebrania, tylko w innym miejscu. Ja zawsze mówiłam, Rysiu, to coś cię jednak los wybrał, że został tym prezydentem, to trzeba też uszanować. To jest chyba modlitwa mojej matki, że dbała o to, żeby tak było, jak było. Dawniej prezydent był bardzo długo. Ostatni prezydent robił 20 lat i potem jak już on umarł, to powiedzieli, co 7 lat będzie wybrany nowy prezydent. I jak pan Sabat dochodził do 7 lat, to rok przedtem 5 organizacji, prawda, wydali na przykład jak SPK, potem te wszystkie organizacje, które były, dawały tego kandydata.
Więc było sześć. Z pięciu był mąż wdany, a z jednej tylko nie był. Także on miał większość. No i wtedy właśnie powiedział, że tego, czy mąż przyjmie. I mąż powiedział, owszem, że przyjmie. I był na początkowo ministrem bez teki. A potem został ministrem spraw zagranicznych Polski, dla Polski. I rzeczywiście, jak ja mu powiedziała, jak do nas przyjeżdżał pan Tomasz Szczębosz i ZHR rodził się w tym pokoju, to byście nie uwierzyli. I wtedy, prawda, jest, proszę sobie wyobrazić, nikt się nie spodziewał, że pan ten Sawat umrze, bo to przecież... Tak, nagle. Nagle jest rocznica naszego ślubu. I myśmy mogli cały rok nie mieć pieniędzy i nie chodzić do teatru ani na kolację, ale w rocznicę ślubu musiało być i był teatr i kolacja. Jesteśmy w teatrze i wychodzimy w czasie przerwy. Podjeżdża pan Skopiak z drugim ministrem i do mojego męża, mój panie prezydencie, a mój mąż tego nie lubił bardzo. Panie Skopiak, spokojnie, bez żartów. A on mówi, tak, nagle zmarł prezydent Sabat. Więc myśmy już nie wrócili do teatru, tylko pojechaliśmy na tak zwany nasz zamek. No to nie, to było straszne, że to nie umarł prezydent, to umarł nas przyjaciel 50-letni. To była tragedia, myśmy jako rodzina, jako kolega, to się strasznie, w ogóle żyliśmy w wielkiej przyjaźni i to była tragedia. Jakby było się nie od Jakby były przysięgi, nie było, to by nam wszystko, ambasada zabrała cały nasz majątek. O 8 rano przyszli z ambasady i powiedzieli, nie ma prezydenta. A w tym czasie w Polsce wybrany został Jaruzelski, w tym samym czasie. Tego dnia 19. Tylko 19 lipca, to była nasza data ślubu. I proszę sobie wyobrazić, co jakieś 15, bo ksiądz nim przyjechał, około 12, dobrze po 11 to się odbyła ta przysięga. Rano o 8 i pan Wendorf, który był sekretarzem męża, on był chyba przy trzech prezydentach i został, bo on co robił, on żeby zarobić na życie, to rano wyjeżdżał na bazar kwiatowy, zakupywał i miał sklepy, do których dowoził te kwiaty i na tym zarabiał. Więc jak to zrobił o 6, to o 8 już był na zamku. No bo chciał wszystko poukładać, co się stało, musiał ten nadprotokół przepisać i tego. Przychodzi z ambasady delegacja, że nie ma prezydenta, wobec czego my kładniemy rękę na wszystkim. A on, przepraszam bardzo, i pokazuje, że wczoraj o tej godzinie został zaprzysiężony prezydent. Spośród Polaków, którzy walczyli o niepodległość, cieszyli się z tego, że do Sejmu były wybory już bardziej swobodne. I oczekiwaliśmy tych następnych wyborów, które miały nastąpić w roku 90, w których ostatecznie wygrał prezydent Lech Wałęsa. Co było piękne, że właśnie wtedy ambasadorem został pan de Villon, bardzo kulturalny człowiek. I potem tam był marszałek Sejmu, był pan Stelmachowski, który kultura nieprawdopodobna i patriotyzm. I to bardzo ułatwiało, bo nie przyjeżdżali, rozmawiali, jak to ma być, prawda. Tata jeździł taką malutką Toyotą, która była bardzo niepokaźna i kiedyś gdzieś zajechał, żeby coś odwieźć. Ktoś go zobaczył i powiedział, pan prezydent takim samochodem? Na co tata odpowiedział, pan Jezus jeździł na osiołku i dobrze było. Jedno tylko właśnie może ja straciłam, jeżeli chodzi o wyjazdy z mężem. Jak początkowo, jak on już tego był prezydentem, to ja pracowałam, a w nauczycielstwie uczyłam. Ja nie mogłam sobie, że jakbym ja miała na przykład 3 tygodnie wakacji, tak, normalnie, w biurze, to ja sobie, mąż wyjeżdża na 2-3 dni, to ja sobie biorę z tych wakacji, prawda, i jadę. A w szkole tego nie można zrobić. Także na przykład ja prawie nigdy nie byłam na Monte Cassino. Te ostatnie lata, 2 lata, to ja chyba myślę, że Pan Bóg mnie tak przygotował do tej samotności,
bo miałam dwie operacje i nie mogłam dużo chodzić, musiałam raczej odpoczywać i tak na przykład na cały dzień na nogach, wtedy ja bym nie wytrzymała. I dlatego dzisiaj żyję, że nie mogłam pojechać z mężem, a byłam zaproszona. Ja chyba miałam, najmniej wiedziałam o tym, znaczy ja wiedziałam ogólnie, dlatego że ja tam byłam bardzo krótko. Ja byłam raczej z grupy tej harcerskiej emigracji, u mnie to interesowało. A polityka to była polityka, jak zwykle rozbicie, to i tamto, to i mąż też taki był. Myśmy byli bardziej ideowo harcersko związani z emigracją i z wychowaniem młodzieży. To było dla nas tym celem. A zamek to potem już prawda, w ostatnich tych latach to się poznało, jak już prawie było, już się wszystko kończyło. To znaczy, to był najpiękniejszy chyba okres, bo kto się spodziewał, że to właśnie mąż będzie hołdy zbierał po tych wszystkich przedtem, którzy tak pracowali ciężko. Nie było im dane wrócić do Polski. Ten zamek to był po prostu z własnych pieniędzy utrzymywany, nam tego nikt nie kupił. Prezydent Zaleski, pamiętam, dostał jakieś odszkodowanie i on wykupił to, tam swoją, jakoś ten, zapłacił ten wpłatę tą, ale to nie była w ogóle jego, tylko to było na rząd zapisane. Nawet kiedyś była taka sprawa, bo ktoś go posądził, że on to kupił żonie. I była sprawa w sądzie, bo to on powiedział, że on sobie nie może pozwolić, żeby taka sprawa wyszła. Także to był nasz ten emigracyjny grosz i to, co zawsze raz mi się w roku było składane na Skarb Narodowy, to właśnie to raz w roku cała Anglia zbierała. Może nawet i za granicą tego nie mogę powiedzieć. To właśnie utrzymywaliśmy tam. A bo zatem każdy, który tam pracował, to wszystko było charytatywne. Co siekolwiek zrobiło, czy jakieś przyjęcie, to było z charytatywnych, po prostu tak jak przyjęcie prywatne. Eaton Place, wiem, że to było Eaton Place. No po prostu tak to jest, to było tak jak po prostu, że jak w Polsce był zamek to po prostu była jakaś tradycja. Tak, to była tradycja taka, że no jak inaczej było sobie nazwać siedzibę, przecież nie, bo tam nikt nie mieszkał. Prawda, jedyny pan, ten, państwo Zalewscy mieszkali. Ja bardzo żałuję, że nigdy nie poznałam pani Zalewskiej. Prawdopodobnie to była przecudna dama z taką klasą i jak robiła takie te specjalnie bożonarodzeniowe opłatki dla dzieci, że, bo ja miałam znajomą, która należała, znaczy była przy pani państwu Zalewskich, że to była naprawdę dama w swoim stylu. Po tych wszystkich obozach i znów stanąć na nogi przy tych ciężkich, więc sobie nie wyobrażać, jak nam było ciężko początkowo, jeżeli chodzi o zarobki i pracę. Wszyscy najbardziej inteligentni ludzie i wykształceni pracowali w fabrykach. Bo jak powiedziano kiedyś takiemu młodemu człowiekowi, wam Polakom tylko są fabryki i kopalnie. Tak nas traktowano. Potem już to się wszystko prawda, jakoś zmieniało. Ale nikt nie narzekał, bo uważam, to co było, jak było już, nie było Rosji, to było cud, obojętnie co to było. Tak. No ale trzymaliśmy się bardzo, po prostu Polacy razem i te dzieci nasze były w polskich szkołach, początkowo nie było tych szkół, to się w prywatnych domach zaczynało takie małe zebrania tych dzieci i potem dopiero wynajmowaliśmy te szkoły angielskie, a nauczycielowie pracowali bez pieniędzy przecież, tak? Tylko żeby było zebrać, żeby zapłacić tą rentę Anglikom. Przecież w szkole trzeba było mieć dyżury na przerwę. Nawet mój mąż miał dyżur, przecież pamiętam, jak odprowadzał małą córkę. No bo trzeba było, rodzice miał każdy kiedyś ileś tam razy do roku, to szło bardzo sprawiedliwie. No i mam na męża też wypadała taka. To bo myśmy mieli taką drugie dziecko, 6 lat młodsze, więc ja musiałam zostać z tym maleńkim w domu, tak. Ale to nas bardzo, to znaczy trzymaliśmy się tak razem i te szkoły polskie
starały się po tym, jak już były starsze dzieci, już było harcerstwo, to właśnie celem takiej szkoły czy harcerstwa przy każdym w jakimś dniu patriotycznym, to się robiło widowisko z historii, bo nawet jak takie dziecko nie słyszało nic w domu o tym, na przykład 11 listopada, 3 maja, to przez to, że było na zlocie, na obozie 3 tygodnie i tylko był ten temat, prawda, to się coś zapamiętało, czy w szkole przez taką akademię. To był to bardzo dobry pomysł tych kierowników szkół. Także na przykład jak dziewczynki jak prowadziły harcerskie obozy, to zawsze ubierały jakiś temat, jakąś kawałek historii. I wtedy mówi nawet mamusia, jak nie dziewczynka, bo u nas nie było mieszanych obozów harcerskich, myśmy mieli swoje męskie i żeńskie, to jak nic nie słyszała nigdy, to za 3 tygodnie musiała coś zapamiętać. To, co mi wnuk powiedział, jak dziaduś zginął. Państwo może sobie tego nie wyobrażacie, ale żeby wnuk drugiego pokolenia uszanował postawę dziadka patriotyzmu, to tylko ja mogę powiedzieć, co to było, co to znaczyło temu dziecku nie za dużo, a porządnie, i żeby zrozumiał, co to jest ten patriotyzm. I on mi właśnie powiedział wtedy, że babciu nie rozpaczaj, bo dziaduś nie zmarnował życia i nawet zginął dla Polski. Pan sobie nie wyobrażają, co to było. To było chyba najpiękniejsze podziękowanie nam, babciom i matkom, że to dziecko rozumiało, co to być tym Polakiem i patriotą Polski. A to też się nie tylko składa rodzina, to wszyscy tak po troszeczkę, przez szkołę polską, przez harcerstwo, przez każdego dziadka i tak dalej, który opowiadał, to tak wszystko tak po troszeczkę. Ale czujnie trzeba było. Jeżeli chodzi o język polski, to jednak trzeba było być stanowczym, że się w domu nie mówiło po angielsku. Ale to trzeba było tak podać bardzo delikatnie. Nie to po prostu. Ja pamiętam, miałam sąsiadkę, jedną Włoszkę, a na boku tak była francuska. I one bez żadnego w ogóle. Ona mówiła do dzieci po włosku, jak one się urodziły, dwie dziewczynki, a ojciec po polsku. Chodziły potem do szkoły, to było po angielsku i żadnych problemów nikt nie mówił, że dlatego, że ona będzie mówić po polsku, to ona będzie gorzej się uczyła w angielskiej szkole. Nic podobnego. Ile trzeba wysiłku zrobić, żeby się języka nauczyć? Prawda? Ile w szkole trzeba lat chodzić, a tu się uczyło bez żadnego problemu. No to było zupełnie inna nie klasa, ale atmosfera dla mnie. Jako z tego serdecznego, harcerskiego towarzystwa, gdzie się każdej wierzyło, nie było tego i weszło się zupełnie w inny, nie styl, ale formę zachowania i mówienia. Trudno powiedziałam, że to było takie nieraz niegrzeczne, ale to było takie dla mnie, to było po prostu nieraz za ostre. No ale to, tak widocznie jest w polityce i na to nie ma rady, prawda? Ja nie byłam takim typem, który się tym interesowałam, bo nie pan nie wspomina, że ja byłam nauczycielką, ja miałam matkę, która była 14-18 lat chora, ja miałam 2 dzieci a jeszcze byłam też społecznie bardzo zaangażowana w parafii. Na przykład byłam chyba z 8 lat prezeską koła pani i w zarządzie. Ale to było dobre, bo ja sobie nie wyobrażam mieć męża takiego, jak mój mąż był, a być tylko w domu panią, w domu i nic nie mieć, nawet pracy, nic nie mieć ze swoich zainteresowań. A tak samego politycznego życia takie, to ja nie bardzo, wie pan, się w tym orientowałam. Poza tym, jak już mąż poszedł, to już taka była, to już była taka inna strona tego, samej tej atmosfery tego rządu, bo się już widziało, że coś się dzieje, prawda? Już coś się łamie i coś się będzie. To było zupełnie nie tak jak przedtem, że jak na przykład taki był sekretarz, który rano szedł do pracy i żeby coś zarobić, a potem dopiero wieczorem przychodził i był sekretarzem prezydenta, tak? Także to jest, ale bardzo, bardzo lojalni byli jeden do drugiego.
Ja na przykład nigdy nie słyszałam po tym dopiero, że tam były jakieś rozłamy tego, ale przez męża, bo był zawsze w harcesji, u nas się o tym nie mówiło, bo to nie nasza sprawa była, prawda? Tym bardziej moja, jako żona i tak dalej. Jak myśmy tak nieraz z mężem rozmawiali, to on mówił, tak się mówiło, ale mówi, wiesz człowiek, tak czeka, ale czy my się w ogóle doczekamy, czy to jest możliwe, żeby myśmy się doczekali wolnej Polski? Przecież to była taka siła niesamowita, prawda? Kto się spodziewał? A jednak nie zapomnę tego wieczoru, kiedy się dowiedziałam, że jedziemy do Polski. To było przed świętami i była w szkole wywiadówka. I u nas w szkole zepsuła się elektryczność, ale wywiadówka już była zapowiedziana, więc szkoła wypożyczyła różne piece elektryczne, żeby szkoła była ciepła, ta sala. A ja w czasie dnia poszłam zrobić sobie zakupy, bo widziałam, że już nie przychodzę do szkoły, to sobie będę robiła wszystko na święta. No i taka jestem szczęśliwa, że mąż przyjedzie do mnie, bo on zawsze przyjeżdża, podobała jakaś 10, w 10:30, nim się wywiadówka kończyła. I on przychodzi, ja taka szczęśliwa, mówię, wobec sobie, Rysiu, już nic, tego będę sobie robić, święta będą zrobione wcześniej. A on tak spokojnie mówi, kochanie, wcale nie będzie tak, bo jedziemy do Polski. I to było kompletnie taki przepaść dosłownie, wie pani, tak, co znaczy, co ty w ogóle mówisz? No i tak się stało, że pojechaliśmy, kto się spodziewał, nikt. I tak zawsze mówię, że mówią, że się nie jedzie, że tam kilka lat się mieszka za granicą, już potem jest, się zapomina, potem, prawda, i akcent jest. A ja w to nie wierzę. Ja nie byłam 60 lat, ja miałam 9 lat, a przyjechałam już miałam 65. Nie, 60 jeszcze nie miałam, bo pracowałam. Ale jak się stanie pierwszy raz na ziemi polskiej i usłyszy się hymn grany przez wojsko, to jest nieprawdopodobne. To jest coś, czego sobie trudno w ogóle wyobrazić, jak to się przeżywa. Nieprawdopodobne. I to się zdawało, że się tego człowiek nigdy nie doczeka, ale jednak. Tak. Było to na zamku i ślicznie. Ja mam taki jeden obraz, którego w życiu nie zapomnę. Bo tam na zamku, tak myśmy tu siedzieli, a potem był stół, gdzie byli, prawda, prezydenci siedzieli i marszałek Sejmu zapowiadał. I na stole były rozłożone te insygnia, wszystkie, które się przywiozło. No i pierwsze przemówienie miał pan prezydent Wałęsa. I to pierwsze zdanie, które powiedział, że po 60 latach prezydent wrócił do domu. Nie do Polski, ale do domu. I wy sobie nie wyobrażacie, co to dla nas było, że się wróciło do domu. No i bardzo ładnie po tym, prawda, mąż miał przemówienie i na końcu poszli oglądać te insygnia. I w pewnym momencie orkiestra zagrała hymn narodowy i oni stanęli. I ja pamiętam jak dzisiaj ten obraz. A z tyłu, na tej ścianie, za nimi na zamku są takie duże lustra, tak pomiędzy oknami i w tym były takie duże, olbrzymie bukiety białego bzu. Proszę sobie wyobrazić teraz tych dwóch prezydentów na tle tych bzów. I ten hymn grany. I ja tak po swojemu sobie pomyślałam, że chyba po raz pierwszy w historii stoją tam ludzie, że byli, zarobili sobie na to, żeby byli patriotami bez żadnego poparcia ojca, czy dziadka, czy wuja. Przez swój patriotyzm i przez ich postawę stanęli tam, gdzie stanęli. Tego nigdy nie zapomnę. I ten mój mąż z tymi siwymi włoskami i ten bez, to było cud. Nie, ale to rzeczywiście było fantastyczne, wie pani, bo to była prawda. Jak jeden i drugi. Chłopak z przeciętnej rodziny stanął na tym miejscu i tylko dzięki swojej postawie, charakteru i polskości, i patriotyzmu. Tak zupełnie szczerze, prawda? No to był wyjątkowy dzień. To była nasza rocznica ślubu. I zawsze to już taka była uzmówione, mogło nas nie stać w czasie roku, było pójść, czy nie było czasu, czy coś, ale w rocznicę ślubu to był zawsze teatr i kolacja. No i myśmy byli tak właśnie
na takim, znaczy naprzód byliśmy do teatru, a potem byliśmy na kolacji. I w czasie przerwy wyszliśmy na napić się jakiejś wody czy czegoś i wszedł pan Zygmunt Szkopiak z innym sekretarzem, przyjechali i do męża zwracają się, że poszukali nas na tej przerwie, gdzie staliśmy i zwracają się do męża, panie prezydencie, a mąż nie lubił takich nieraz tych, i mówi, panie ministrze, ja panu mówiłem, że ja takich rzeczy nie lubię, mój panie prezydencie, to i to się stało. Wtedy proszę sobie wyobrażać, człowiek stanął jak wryty, a mąż widział pana prezydenta Sabata po południu i właśnie nie mógł go odwieźć do domu, bo mu był umówiony, żeśmy byli do teatru. I to było strasznie, bo to nie zginął, tylko nie umarł prezydent, umarł przyjaciel 50-letni. Myśmy bardzo blisko żyli jako rodziny i to było straszne. My oczywiście nie wróciliśmy już do teatru, przyjechaliśmy tutaj. No i tak chyba około 11 mi się zdaje, dosyć późno, bo musieliśmy księdza znaleźć. Dlatego, że to według protokołu tak powinno było być, więc na dywonie, nie wiem, jakimś tam ale ja mówię, Rysiu, zadzwoń do naszego proboszcza, księdza Spornego, i on przyjedzie. I tak było. No i była ta przysięga. To jak ktoś mi to trzeba przeżyć, żeby to rozumieć. Czegoś, czego człowiek nie marzył, że Polska będzie wolna. Ale proszę sobie wyobrazić, co było, jakie było, prawda, chwała Bogu, że była ta przysięga wtedy w nocy. Bo mówił nam pan Wendorf, sekretarz, że o 8 rano już przyszli z ambasady położyć na wszystkim rękę, bo nie ma prezydenta. Że to już wtedy do nich należy. I wtedy, prawda, on wyjął papiery i pokazał, że była przysięga wieczorem. I uspokoiło się. A tak zabraliby zamek. Proszę? Tak zabraliby. Tak, jako już Polska, bo to było, prawda, własnością polskiego narodu, prawda, było. No w tym samym czasie, przecież tego samego dnia wybrano Jaruzelskiego przecież jako na prezydenta. Można było, tylko że myśmy nigdy obywatelstwa nie przyjęli. Myśmy zawsze mieli polskie obywatelstwo, a Anglia, myśmy mieli takie travel dokumenty. I ona na travel dokumentach to nas opiekowała się nami wszędzie, tylko nie do komunistycznych krajów. A że myśmy nie mogli jeździć, więc nie jeździliśmy do Polski. I tylko jak tylko Polska, jak Wałęsa wygrał, to nasz już ten travel dokument się skończył. I my dalej dostaliśmy polski paszport. No ja, znaczy ja pochodzę tam z Stanisławów, w tej okolice. No myśmy tam nigdy, nawet teraz, ja nie potrafię tam pojechać. Mąż nigdy nie miał specjalnie ochoty jechać tam, bo miał Białystok, na Monte Cassino walczyli, tak. No mój brat właściwie wyjechał do Australii zupełnie, nie tak z rozpaczy, ale kiedyś jak był na Monte Cassino walczyli i był taki moment, kiedy ich wyszło 80. Do walki wróciło 6. Więc na 22-letnim chłopcu to wywarło wrażenie nieprawdopodobne. To byli wszyscy koledzy z jednego batalionu, czy tam jak to się nazywa. No i tak, prawda, się żyło. I kiedy w Anglii był ten marsz zwycięstwa i nasi Polacy nie byli poproszeni do brać udziału, on to bardzo przeżył. Pamiętam jak dzisiaj, jak on przyszedł do mamy i mówi, mamusiu, po cośmy walczyli, za co moi koledzy ginęli, za czyją wolność. I postanowił, że nie potrafi żyć w Anglii. I tak wyjechał dlatego do Australii, co właściwie bardzo dobrze zrobił. Jemu tam znacznie, on potem się ożenił, miał 4 dzieci i w Anglii nie wyrobił, sam by się nie, tylko żeby on sam pracował. I dzieci wysyłał do prywatnej szkoły elementarnej, bo tam jak dobrze zdało do gimnazjum, to potem było dobrze, więc on wysyłał prywatnej do szkoły elementarnej, a tam jednak mógł, pracując tylko on sam. I bardzo zadowolony jest. I oni tam się czują zupełnie inaczej. Tam każdy jest
obcy i oni nie utrzymają tego, że on jest cudzoziemiec. Tak, więc to było tak, że jak myśmy pierwszym transportem 2 lutego w 1940 roku byliśmy zabrani tam do Komi Obłaści, już dalej nie można było. No i tatuś w pierwszym tygodniu był zaresztowany, poszedł do łagrów, zabrali go. I nie tylko mojego ojca, bardzo dużo ojców. I wtedy, ja teraz dopiero widzę, jakie bohaterki były nasze matki. Proszę sobie wyobrazić, takie matki zostawały z tymi dziećmi. Jedna miała dwoje, druga miała czworo, czy pięcioro, czy troje, czy jedno. I one musiały, tam ci poszedł do więzienia ojcowie i koniec. A one do pracy, jak moja matka, do lasu, drzewo rąbać, prawda? Potem w lecie zabierano ich na całe tygodnie ścinanie trawy. Musiały to wiązać, bo to do wojska szła ta trawa. A te dzieci zostawały z jedną panią w baraku, jak dzisiaj pamiętam. I to one były bohaterki. No i potem oczywiście, jak było podpisany Majski i Sikorski ten pakt, to wtedy już mogliśmy wyjeżdżać do armii Andersa. I jak armia wyjechała, to myśmy byli pierwszym transportem, gdzieśmy wyjechali przez Kaspijskie Morze do Persji. Teraz jest Iran, tak? Teraz. No i teraz można było, jeżeli się miało lat 16, to wtedy można było do junaków wstąpić i do junaczek. Matka mogła wstąpić do wojska. No i była sprawa załatwiona, ale matki z dziećmi poniżej 16 lat były wysyłane do kolonii angielskich w Indiach i Afryce. A było ich na przykład w Afryce. W Afryce to mieliśmy chyba 7 takich obozów, po 1000, 2, 3 tysiące matek z dziećmi. To nie były żarty. I Indie też miały takie duże, ale nie tyle to w Afryce. I proszę sobie wyobrazić, taka sytuacja. Matki i dzieci poniżej 16 lat. No i mógł być jakiś tam pan, który był chory, czy nie nadawał się do wojska, albo kaleka, czy jakiś dziadziuś jeszcze. I ani książki, ani nauczyciela, ani księdza, nic na początku nie było. Potem z czasem przysłano nam i księży, przysłano nam, prawda, z wojska, jak zaczęli drukować książki. I tu nigdy nie zapomnę tego, ukłon w stronę generała Andersa, który przy pierwszych 4 miesiącach chyba przysłał nam do każdego obozu młodych 2 instruktorów i instruktorkę harcerską. I to nie takich starszych druhów, tylko młodych podoficerów, bo tu chodziło o respekt tych chłopców, nie tylko do druha, ale do oficera. I oni założyli harcerstwo. I to nas wychowało, te 8 lat to nas wychowało harcerstwo. Ja pamiętam taki wieczór, popołudnie zwołano, bo ja byłam nad jeziorem Wiktoria, to była taka górka i ten cały obóz nasz był wybudowany na takiej górce, o takiej okrągłej jak ta tablica tutaj, która była podzielona na 4 części, było 4 obozy, ale sekcje były tak, jak droga leciała, takie dookoła i to były sekcje. I tak nas właśnie zaproszono na taką górkę i oni powiedzieli, kto oni są, przedstawili się. Na przykład ja to w ogóle nie wiedziałam, co to jest harcerstwo. Skąd ja mogłam wiedzieć? U nas jeszcze nie było harcerstwa, nie pamiętam. U nas były, pamiętam, sokoły, jak ja byłam małą dziewczynką, ale harcerstwa jeszcze nie pamiętam. No i wtedy ta jedna druhna wybrała tak z tych nas setki dziewczynek, 15 dziewczynek, i druhowie sobie też po 15 wybrali i dali nam tygodniowy kurs zastępowych. I po tygodniu już powstało 15 zastępów i 30 zastępów chłopców, czyli było 3 drużyny. No i tak tworzyły się już, prawda? I proszę sobie wyobrazić, ja byłam z tą szczęśliwcem, że byłam wybrana w tych 15 dziewczyn, tak na chybił trafił. No i potem, prawda, jak się było zastępowym, to potem się było, brało się inne kursy, potem były drużynowe i to nas wykształciło, obozy, prawda, i to nas wykształciło. Ale z czasem na przykład przysyłano nam nauczycieli, a co były pierwsze, to była, która matka miała maturę, to zbierała te mniejsze dzieci,
prawda, tak prywatnie i zaczęły, tak jak przedszkola, ale jak była jakaś książka czy coś takiego, no to może zaczęły czytać, ale na zaczęły wojsko nam poprzysyłało książki z Nairobi, gdzie był konsulat, bardzo nam pomagał każdemu obozowi. I tak się wychowały, prawda, ale to jak chłopcy dochodzili do 18 lat, to je wojsko, to Anglicy brali ich do lotników. Do lotnisk. A jeden nawet raz był taki ten do marynarki. A pamiętam, bo miałam taką sympatię i zabrali go do marynarki. Właśnie brali, że to było straszne. To było straszne. Tak, tak. Nie wiem, czy Państwo nie, nie znają, taki jest pan Artur Rynkiewicz. To on był właśnie zabrany do lotnictwa angielskiego. Z jednego z tych obozów, tak. Ale muszę powiedzieć, że co nas uratowało, to właśnie ten duch wychowania harcerskiego. To jest coś tak pięknego, że to uczy człowieka współżyć z ludźmi, prawdomówność, punktualność, życzliwość. To jest coś pięknego. Ja jestem na przykład teraz bardzo szczęśliwa, że moje dzieci też i wnuki tak jakoś to, w to weszły i mam już teraz wnuka, który już chłopcowym jest nawet. Tak po dziadku zabrał harcerstwo, że w obrót, że bardzo, bardzo jestem szczęśliwa. Potem przyjechaliśmy do Anglii, też nie było najlepiej, prawda? Były bardzo ciężkie warunki. Nie były najgorzej z dziewczynkami, które nami, niektóre panie już miały po 18 lat i po maturze, ale tego angielskiego się nie znało, więc do żadnej koledżu się nie dostawały, bo nie znały na tyle angielskim. Ja byłam na tyle szczęśliwa, że ja miałam wtedy 16 i mamusia mnie już do polskiej szkoły nie oddała, od razu mnie oddała do angielskiej szkoły, do Trowbridge, tam w Wiltshire, na 2 lata do Angielki. I proszę wyobrazić, jakie poświęcenie takich rodziców było. Moja matka pracowała, zarabiała 5 funtów i ojciec 5 funtów. I te 5 funtów jedno zostało na mnie, do tej Angielki, za mieszkanie i wyżywienie. Bo chyba pokolenie moich rodziców, i już i nasze. Ta tragedia, że człowiek stracił wszystko w jednej minucie, w 15 minutach, majątek pradziadków i dziadków i ich, został człowiek bez niczego. I co zostało jedynie, to było wykształcenie człowieka. I wie pani, to strasznie potem na emigracji to miało taką nieprawdopodobną rolę, bo widziały, że musi dziecko być wykształcone, nie jest warte urlopy czy coś, a że tylko dziecko jakoś chce, czy lekcje, czy coś ekstra, to się. To nie było umiaru. To się nieraz nawet przesadzało, ale tak nie jest, tak jest. To jest jedyne, co człowiekowi nikt nie odbierze. Pamiętam, jak się tutaj przyjechało, na przykład na ulicach mieliśmy napisane Poles go home i tak dalej. To nie było takie przyjemne. Także no, co zrobić było. Ale jedno było piękne, że taki nasi generałowie, znaczy nie generałowie, ale tacy oficerowie, pułkownicy, poszli do zwykłych takich prac, do na przykład przeważnie starsi, to poszli do myć, taki Lions była, to była taka jak teraz McDonald's, to był taki Lions. I oni mieli naczynia, ale każdy honorowo zarobił i był z tego dumny, że miał swoje, nikt mu żadnej łaski nie robił, nie było tych zapompomów wtedy absolutnie. A potem już w domu, jak sobie siedli, jak sobie zaczęli opowiadać o swoich przeżyciach, no to było piękne. Tak. No ale potem zaczęły powstawać kościoły, prawda. Ja mieszkałam w takiej dzielnicy, że nie było nas dużo Polaków i mieliśmy jezuitów. I nie było na to pieniędzy, żeby kupić kościoła, bo tam nas za mało było. Więc angielscy jezuici kupili naszym jezuitom taki duży dom, który myśmy potem spłacili za ileś tam 25 lat. I ten dom był, to dół był kaplica, a na górze księża mieszkali. I nam to wystarczyło do tej nowej emigracji. Ale potem, jak już to wtedy wypożyczyli kościół angielski i odnowili, i do dzisiaj, prawda, jest używany jako kościół. No bo już teraz przynajmniej 600 osób przychodzi w niedzielę nam, że to już. No proszę sobie wyobrazić, my teraz szkoła polska, bo jak było 150 dzieci, to było dużo. A teraz jest 600 dzieci u nas w polskiej szkole.
No wylizem takim małym, to już nie mówię taki iling, ile musi być mieć, prawda? Tak, ale fajnie jest.